pierwszy odcinek już jest pokonany, a raz następny Płotek pięknie. A do pingu nie ma coś, publiczność cało do pingu. Akta ułożony na odranu szybciej poszła. Ruch z wodą tak chrapnął także hej. I tak szalą między tyczkami. I teraz będzie na ruch poważny. Obsługa, strażacy z gminy Proszowice, bardzo proszę tam do ściany, żeby ściany przenieść na tor. Prosiłem, żeby nie wchodzić na mierzchnię tak w całości. Drug Simon Towa, drug Grzegorz Kirowarski,
Naczelnik proszony pilnie o rozgłoszenie się do sekretariatu. I górka jakiejś pokonała już ścianę, także już będzie dobrze. I ostatni odcinek. Jest pod piętą nogownicą, co oponuje linię. Tak, brawa dla Górki Japlińskiej. Nowe gesto. Rasa 3, drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej Słucha, już pięknie, drugi odcinek. I pięknie pokonany potek. Puchary będą kończyć konkurencję biegu szlachetowego. Jeszcze tylko ostatni odcinek do pokonania i jest puchary. Wyskakował pierwszy zawodnik Więckowic. Doping dla Więckowic. Gdzie jest dziewczyny? Dziewczyny doping dla Więckowic. Salon między tyczkami, wykonany Więckowic. I następny zawodnik równowadzie pokonuje. Pani fotografko już kilka obrożeń, kilkanaście zrobiła. Także, o, pięknie po ścianie. Więckowice na starcie. Gmina Proszowice i przegląd w prawie. Dobre, dobre! Kibice muszą coś tam dopingować. Czuszów startuje w tej chwili. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Strzemikowa, gmina Koszyce.
startuje w tej chwili. Pięknie, równoważnia pokonana i ściana. Ten piwo miną, tak, nie zimni. I ostatni odcinek do pokonania ochotnej Straży Pożarnej w Przemyku, gmina Koszyce. I brawa dla Przemykowa. I Pałęcina startuje, uwaga. I wystartował zawodnik, pierwszy zawodnik Pałęcińcy. Bardzo proszę zejść z toru. Proszę zejść z toru tutaj, odsunąć się od toru. Panowie, Czuszu, proszę krok do tyłu. Bardzo proszę krok do tyłu, bo już... Bardzo proszę, żeby publiczność, która obserwuje, nie stała blisko góry. Bardzo proszę do weryfikacji łaganów. Łaganów do weryfikacji. Łaganów gmina Proszowice, no faworyci. Pałęcina zresztą też. Każdy jest faworytem dzisiaj. Bo to wystarczy. Brawa dla Pałęcińcy! Pozdrawiamy seniorów tam na trybunach, seniorów z pracowników Państwowej Straży Pożarnej. I piękny już tak drugi odcinek w wykonaniu zawodników Zalewic. Przygotowuje się łaganów. Winiary, proszę bardzo, winiary do weryfikacji. Thank you.
i oficjalny wynik dla Lipca 68,5. Ale to są drobnostki. Ale startuje w tej chwili, Winiary startują. Winiary, gmina Pałecznica. Przygotowują się Kowary, bo za chwilę będą Kowary startować. Gmina Radziewice. I jako ostatnia drużyna gmina z gminy Koszyce, oczywiście jednostka z Koszyc. Starosta co prawda jest z gminy Koszyce, ale nie wiadomo komu tutaj dopinguje najbardziej. Nie wiadomo czy powie, no właśnie. I ostatni odcinek, jednostka z gminy pokonuje i koniec. Wystartował już pierwszy zawodnik w sztafecie z jednostki obocznica Rzeczypospolitej Kowary, gmina Radziewice. I przygotowują się Koszyce do startu i to będzie ostatnia jednostka. Proszę tam organizatorów obsługujących oczywiście o to, żeby woda była w zbiornikach. Za chwilę będziemy mieć ćwiczenia bojowe. I proszę Państwa, wystartowały drużyny w ćwiczeniu bojowym. Teraz doping, proszę publiczności. Przypomnę, że konkurencja polega na regulaminowym sprawieniu linii stawnej, czyli to, co zasysa wodę ze zbiornika do pompy, zbudowanie odcinka głównego linii głównej z dwóch węży 75 zakończonych rozdzielaczem i od rozdzielacza zawodnicy budują dwie linie gaśnicze zbudowane z dwóch węży 52 i zakończone kotrownicami. Roki muszą w komplecie podawać prąd wody, czyli muszą tam strącić tarcze i pałki.
I proszę Państwa, brawa dla drużyn kobiecych. Dwie drużyny kobiece ukończyły tydzień bojowy. Brawa wielkie. I Domin na trybunach jest słuchacz. Jedynie tylko Żywienice tu obligują. I na razie widzę do tych tak. Robisz teraz te korony, te rzędy, które są takie ciekawe, nie czerwone, tylko celowinowe.
grają ostatnie dwie drużyny w ćwiczeniu bojowym. Drużyna Sowar od strony Trybun i drużyna Skoczyn od strony Parku. Kowary gmina Radzielice od strony Trybun i drużyna ochotniczej straży pożarnej Skoczyn od strony Parku.